Mamy tutaj kilka wyrażeń pierwiastkowych z pierwiastkami kwadratowymi. To, co chcę zrobić, to przejść przez nie wszystkie, uprościć je, a potem omówić, czy są one liczbami wymiernymi, czy niewymiernymi. Zacznijmy od podpunktu A, pierwiastek z 25. Pierwiastek z 25 to to samo, co pierwiastek z 5 razy 5. A pierwiastek z 5 razy 5 to oczywiście 5. Mówimy tutaj o szkolnych pierwiastkach arytmetycznych, więc chcemy mieć wynik nieujemny. Zróbmy B, może innym kolorem, B, pierwiastek z 24. Rozłóżmy 24 na czynniki pierwsze. 24 to inaczej 2 razy 12. 12 to inaczej 2 razy 6. 6 to inaczej 2 razy 3. W takim razie 24 to 2 razy 2 razy 2 razy 3. Widzimy, że tutaj jeden czynnik, czyli dwójka, powtarza się dwa razy. Napiszemy w nawiasie 2 razy 2, ponieważ z tego łatwo wyliczymy pierwiastek, razy 2 razy 3. Możemy rozłożyć ten pierwiastek na iloczyn pierwiastków. To jest 2 razy 2 razy pierwiastek z 2 razy 3. Pierwiastek z 2 razy 2 to jest 2. Pierwiastek z 2 razy 3 to jest po prostu pierwiastek z 6. Nie możemy wyciągnąć pierwiastka, bo nie mamy dwóch takich samych liczb. Więc to po prostu będzie pierwiastek z 6. Teraz przedyskutujmy, czy nasze liczby są wymierne, czy niewymierne. W podpunkcie A mamy na pewno liczbę wymierną, ponieważ da się ją przedstawić jako iloraz dwóch liczb całkowitych, jako ułamek. To na przykład będzie równe 5 pierwszych, albo 10 drugich i tak dalej, i tak dalej. Zatem ta liczba jest wymierna. Ten pierwiastek jest wymierny. W podpunkcie B, napiszmy, to jest liczba wymierna. W podpunkcie B natomiast mamy liczbę niewymierną. Nie będziemy tego udowadniać w tym filmie, ale wszystko, co jest mnożone przez liczbę niewymierną, jest niewymierne. Pierwiastek z 6 jest niewymierny. Pierwiastek z 6 to inaczej 2 razy 3. 2 i 3 są liczbami pierwszymi, dlatego pierwiastek z 6 jest liczbą niewymierną. Nie mogę wyrazić pierwiastka z 6 jako ułamka. Nie mogę tego wyrazić jako liczba całkowita, czyli 2 pierwiastki z 6 nie mogę wyrazić jako jakaś liczba całkowita dzielona przez inną liczbę całkowitą, tak jak zrobiliśmy to w tym przykładzie. Nie udowadniamy tego, ale omawiamy, żebyś nabrał trochę wprawy. Prostszy sposób na policzenie pierwiastka z 24 to zwrócenie uwagi, że 24 da się rozłożyć na 4 i 6, a 4 jest kwadratem liczby całkowitej. Czyli zamiast pierwiastka z 24 możemy napisać, że to jest 6 razy 4, czyli inaczej pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 4. Oczywiście te kroki można pomijać. Pierwiastek z 4 to jest 2, pierwiastek z 6 przepisujemy. Także tutaj jest liczba niewymierna. Przejdźmy do kolejnego przykładu, podpunkt C. Pierwiastek z 20. Rozłóżmy go na czynniki. 20 to jest 2 razy 10, 10 to jest 2 razy 5 i koniec. Czyli pierwiastek z 20 to inaczej 2 razy 2 razy 5. Zapiszmy. To jest inaczej. Zapiszmy. To jest inaczej 2 razy 2, znów możemy w nawiasie, razy 5. Rozdzielamy pierwiastek, to inaczej 2 razy 2, razy pierwiastek z 5, czyli 2 pierwiastki z 5. Przykład D. Pierwiastek z 200. To się równa. 200 znowu rozkładamy na czynniki pierwsze. 200 to inaczej 2 razy 100. 100 to inaczej 2 razy 50. 50, przesuniemy trochę nasz ekran. 50 to inaczej 2 razy 25. A 25 to jest kwadrat liczby całkowitej, to jest 5 razy 5. W takim razie pierwiastek z 200 możemy napisać, że to jest 2 razy 2 razy 2 razy 5 razy 5. Pogrupujemy sobie parami, to jest 2 razy 2 razy 2 razy 5 razy 5. W takim razie rozdzielamy nasz pierwiastek. To jest inaczej pierwiastek z 2 razy 2
razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 5 razy 5. Upraszczamy, obliczamy. Pierwiastek z 2 razy 2 to jest 2. Pierwiastek z 5 razy 5 to jest 5. Pierwiastek z 2 zostawiamy. Czyli to jest inaczej 10 pierwiastków z 2. W tym przypadku i w tym przypadku mamy liczby niewymierne. Te pierwiastki są liczbami niewymiernymi. Nie przedstawimy tego jako ułamka z liczbami całkowitymi. Ta liczba też jest niewymierna. Jeśli spróbujecie obliczyć pierwiastek z 2, to okaże się, że ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone. Kolejny przykład. E. Pierwiastek z 2000. Pierwiastek z 2000. Taka sama zasada. 2000 rozkładamy na czynniki pierwsze. 2 razy 1000. Razy 1000. 1000 to jest 2 razy 500. 500 to jest 2 razy 250. 250 to jest 2 razy 125. 125 to inaczej 5 razy 15. 15 to inaczej 5 razy 3. To inaczej 5 razy 25, a 25 to inaczej 5 razy 5. Mamy tutaj 4 dwójki i 3 piątki. Zapiszmy parami w nawiasach. To jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 5 razy 5 razy 5. Rozdzielamy. To jest inaczej. Pierwiastek z 2 razy 2 razy pierwiastek z 2 razy 2 razy pierwiastek z 5 razy 5 razy pierwiastek z 5. Ile to będzie równe? Pierwiastek z 2 razy 2 to jest 2. Pierwiastek z 2 razy 2 to jest 2. Pierwiastek z 5 razy 5 to 5. Pierwiastek z 5 liczba niewymierna zostawiamy. Czyli to jest 4 razy 5, 20 pierwiastków z 5. Ponownie to jest liczba niewymierna. Niewymierna. Zawiera pierwiastek, który się nie da obliczyć, także liczba wymierna razy liczba niewymierna, którą jest właśnie pierwiastek z 5, daje nam liczbę niewymierną. Kolejny przykład. F. Tym razem pierwiastek z 1/4. Możemy to traktować jako pierwiastek z 1 dzielony przez pierwiastek z 4. Pierwiastek z 1 to jest po prostu 1, pierwiastek z 4 to po prostu 2. Oczywiście, jak widać, to jest liczbą wymierną. Ten pierwiastek można przedstawić jako ułamek z licznikiem i mianownikiem, który ma liczby całkowite. Zatem nasz pierwiastek z 1/4 to liczba wymierna. Kolejny przykład. Przykład G. Tym razem pierwiastek z 9/4. W ten sam sposób, to inaczej pierwiastek z 9 dzielony przez pierwiastek z 4. Pierwiastek z 9 pamiętamy, że to jest 3. Pierwiastek z 4, 2. Ponownie to jest liczba wymierna. Pierwiastek da się przedstawić jako ułamek z licznikiem i mianownikiem, który jest liczbą całkowitą. Przykład H. Pierwiastek kwadratowy z 16/16. 16/16 to inaczej pierwiastek z 16 dzielone na 100. To inaczej można zapisać jako pierwiastek z 16 dzielone przez pierwiastek ze 100. A to już jest łatwo odliczyć. To jest 4, to jest 10. 4 dziesiąte, czyli inaczej w ułamku dziesiętnym w ten sposób. Można było ten pierwiastek policzyć szybko w głowie. Jeśli się zorientujesz, że 16/16 to to samo, co 0,4 razy 0,4. Zróbmy jeszcze kilka przykładów. Przykład I. Pierwiastek kwadratowy z 1/10. W ten sam sposób to jest 1/10 w ułamku zwykłym
Czyli pierwiastek z 1 dzielony przez pierwiastek z 10, czyli 1 pierwiastek z 10. Wielu nauczycieli matematyki powie Ci, że nie powinno się zostawiać pierwiastka w mianowniku i powinno się to wyrażenie przekształcić, wyciągnąć pierwiastek z mianownika. Ale w naszym przypadku ten wynik wystarczy do powiedzenia, że pierwiastek z przykładu jest niewymierny. Napiszemy niewymierny. Niewymierny. Sprawdź na kalkulatorze. Dostaniesz liczbę z rozwinięciem nieskończonym. Chociaż kalkulator może zaokrąglić, bo żeby dostać dokładną wartość, musiałbyś mieć nieskończoną ilość cyfr. Jeśli chciałbyś się jednak pozbyć pierwiastka z mianownika, należałoby pomnożyć tą liczbę przez pierwiastek z 10 i podzielić przez pierwiastek z 10. To, co tutaj napisałam, to jest po prostu 1, prawda? Dostajesz w takim razie pierwiastek z 10 dzielone przez 10, bo pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 to jest pierwiastek ze 100, czyli po prostu 10. Oba te wyniki, ten wynik i ten wynik, są takie same. Tutaj masz liczbę niewymierną dzieloną przez 10, ale to nadal jest liczba niewymierna. Tutaj też jest niewymierna liczba. Ostatni przykład, przykład J. Pierwiastek kwadratowy z 1/100. W ten sam sposób, ponownie 1/100 z pierwiastek z 1 przez pierwiastek ze 100. W takim razie to jest 1/10. W zapisie dziesiętnym wygląda to w ten sposób. To jest liczba wymierna. Da się przedstawić za pomocą ułamka liczb całkowitych. To też, przypominam, była liczba wymierna.